Już po raz 10 mieszkańcy województwa wybiorą najlepsze podlaskie marki, czyli produkty, miejsca, inicjatywy i wydarzenia, które ze względu na swoje niepowtarzalne walory stanowią wizytówkę podlaskiego w kraju i poza granicami Polski. Wiele firm szczyci się udziałem w tymże konkursie i świadczy swoimi działaniami o tym, że rzeczywiście te produkty odnajdują się później na innych rynkach poza rynkiem krajowym. Jest to jubileuszowa edycja, także wyjątkowa dla naszego województwa. Zostało zgłoszonych wiele produktów. Tegoryczna edycja plebiscytu przebiega według zasad obowiązujących również w roku ubiegłym. Spośród 89 zgłoszonych inicjatyw, kapituła konkursu składająca się m.in. ze specjalistów do spraw jakości, gospodarki, marketingu i turystyki wybrała 28 produktów wytypowanych do nagrody głównej. Lista nominowanych znajduje się na stronie podlaskamarka.pl. Laureatów, niezależnie od siebie, wskazuje kapituła konkursu wyłaniająca 5 nagrodzonych oraz pełnoletni mieszkańcy województwa wybierający jednego zwycięzcę w głosowaniu internetowym, które potrwa do 27 marca. Laureatów Podlaskiej Marki Roku 2013 poznamy 9 maja na gali finałowej w Operze Filharmonii Podlaskiej. Województwo podlaskie uczestniczyło w największych na świecie hanowerskich targach technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zaprezentowało się tam ponad 3000 wystawców. Imprezę odwiedzili m.in. przedstawiciele rządu i władze podlaskiego, Jarosław Dworzański, marszałek województwa, oraz Jacek Piorunek, członek zarządu. Na targach prezentowany był sprzęt i rozwiązania, które są nastawione na biznes i służą prestiżowym użytkownikom, ale do sklepów trafią dopiero za kilka lat. Ten czas ma pozwolić ich twórcom na rozwój i szukanie inwestorów na wypromowanie i rozkręcenie biznesu. Kilkaset Krystyn z całego świata obchodziło swoje imieniny w Białymstoku. Panie przeszły przez centrum miasta w towarzystwie Miejskiej Orkiestry Dętej. Na rynku Kościuszki zabrzmiał specjalny hejnał dedykowany solenizantkom. Krystyny uroczyście przywitali marszałek województwa i prezydent miasta. Białystok wita Krystyny w ich doroczne imieniny. Chciałem przede wszystkim życzyć wam dużo zdrówka, takiego optymizmu, takiej ogromnej radości, takiej otwartości na drugiego człowieka. Drogie panie, województwo podlaskie jest dziś zielone, słoneczne. Cieszę się z waszego przyjazdu, bardzo się cieszę, żeście wybrały Białystok na miejsce swojego dorocznego święta. Organizacją imprezy w Białymstoku zajęła się Krystyna Szymańska. Chciałabym podziękować wszystkim Krystynom, które zaszczyciły swoją obecnością, że przyjechały do nas zobaczyć nasz właśnie Białystok, region. Ja jestem sama prywatnie zakochana w Podlasiu, także zapraszam na przyszłość. W zjazdach Krystyn mogą brać udział wszystkie panie o tym imieniu, bez względu na wiek. Pierwszy imieninowy zjazd odbył się w 1998 roku w Katowicach. Pomysłodawczynią była Krystyna Bochenek, dziennikarka, a później senator i wicemarszałek Senatu, która zginęła w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. 2 lata temu w Katowicach powstało Stowarzyszenie Krystyn imienia Krystyny Bochenek, które m.in. współorganizuje doroczne zjazdy i wspiera różne formy działalności charytatywnej. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy spotykali nas po drodze, witali, byli otwarci i poinformowani, że nie przyjechałyśmy tu jako partia zielonych, że nie przyjechałyśmy tu na pielgrzymkę żadną, a więc i media miasta, i władze miasta postarały się, żeby doinformować mieszkańców. My się czujemy w Białymstoku znakomicie. To właśnie mieszkańcy stworzyli nam taką atmosferę. Brawo! Dziękujemy, dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego zjazdu. Na 17. Ogólnopolski Zjazd Krystyn przyjechały panie m.in. z Zakopanego, Opoczna, Wrocławia, Łodzi i Warszawy, ale też z zagranicy, Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Stanów Zjednoczonych. Jestem bardzo mile zaskoczona, bo ponieważ przyleciałam z USA, ze stanu Connecticut na 2 tygodnie, no i udało mi się dzisiaj spotkać. Właśnie idąc, zobaczyłam tłum pań,
okazało się, że to są wszystkie panie Krystyny z całego świata, że tak powiem. Przyjechałam z Zakopanego, a przede wszystkim wielka przyjaźń, bo samo imię jest imieniem, ale między nami przy takich zjazdach zawiązują się przyjaźnie, z którymi później utrzymujemy kontakt z tymi paniami i, no i przyjaźnimy się, przyjeżdżają do nas. Od trzeciego zjazdu co roku jeździmy. Jeździ nas grupa sześcioosobowa, ale bywało, że 12 nas jechało. Jesteśmy z Wielkopolski, z Pleszewa. My tu razem z Katowic. Jest to 17 zjazd. Brałam udział we wszystkich zjazdach. No i nie wyobrażam sobie, żeby nie było dalszych. Uważam, że to jest takie otwarcie się na innego człowieka. I to jest coś pięknego, żeby się spotkać. Nieznajome Krystyny nagle do siebie mówią na ty. Są otwarte. I przy okazji to jest taka świetna impreza. Może ludzie zobaczą, że można się zintegrować. Na zjazd przyjechała również piosenkarka Krystyna Prońko, chrzestna matka Kamila Stocha Krystyna Stoch, była reprezentantka Polski w lekkiej atletyce Krystyna Kasperczyk. Natomiast najstarszą uczestniczką zjazdu była pisarka Krystyna Nepomucka. Podczas imprezy panie starają się mieć jednakowe nakrycie głowy. Tym razem były w zielonych kapeluszach nawiązujących do ekologicznych terenów Podlasia. Jestem Krystyną Gierasimiuk z Białegostoku. Chciałam pozdrowić cały Białystok, a w szczególności mojego męża, którego uwięziłam na dzisiaj do kuchni. Ja chciałam pozdrowić małą miejscowość na Śląsku Rydutowy, która słynie z największej hałdy, jaka jest usypana przez człowieka. Naprawdę mamy swoje Hollywood w Rydutowach. Pozdrawiam wszystkich. We'll be right back.